Moi drodzy, a spotkaliśmy się tutaj nie z mojego powodu, żeby była jasność. Spotkaliśmy się z powodu tego czegoś, co mi jest ciężko powiedzieć, co to jest. Na pewno jest to książka, widać, natomiast dla mnie jest to znacznie więcej niż książka. To, co trzymam w ręku, traktuję jak swoje dziecko. I to jest najciekawsze, że to nie jest tylko moje dziecko, tylko to jest dziecko wielu osób, które tutaj jest na sali. Ponieważ jakbym zaczął opowiadać historię tej książki, to bym musiał wymienić każdego z was osobna, że na tą książkę, to co tam jest wpisane, się złożyło to, że tutaj jesteście. Marek moim zdaniem złapał taką misję szerzenia wiedzy o Turkusie, który poznał również w pewien sposób w Igusie i pokazywania tego dalej. Książką Od hierarchii do Turkusu przekazuje to moim zdaniem w bardzo jasny i transparentny sposób. Do ważnych wniosków doszedłem podczas tych rozmów z Markiem. Między innymi zastanawialiśmy się nad implementacją Turkusu do firm, na przykład, gdzie są pracownicy fizyczni. Marek mi dał taki ciekawy feedback, że Turkusu nie da się wprowadzić na siłę, bo to nie ma być tylko wola pracodawcy, ale też pracownika. Więc zawsze z takiej rozmowy rodzą się ciekawe wnioski, ciekawe refleksje. Myślę, że jest to książka dla wszystkich, ale nie wszyscy po nią sięgną. Na pewno polecam ją wszystkim liderom, menadżerom i tym osobom, które odpowiadają za innych ludzi, za swoje organizacje, bo 1+1 w zespole często daje więcej niż 2, 3, 5. Więc z ogromną ciekawością czytałam i polecam naprawdę tym osobom, które mają taką świadomość, że nie tylko praca, ale też i umysł, i dusza liczy się w pracy zespołowej. Z Markiem relacja to jest jedno z ciekawszych wyzwań biznesowych, jedna z bardziej inspirujących. Myślę, że życzę każdemu, żeby miał w swoim otoczeniu takich ludzi jak Marek Wzorek.